Jarek Bieniuk, 40 lat. Został kolejny raz ojcem kilka tygodni temu. Mamą maleństwa jest była ukochana sportowca, Martyna Gliwińska, 27 lat. W mediach szaleją domysły, czy aby Jarek w ogóle zajmuje się nowonarodzonym synem. Świeżo upieczona mama właśnie ucięła wszelkie plotki, publikując rodzinne zdjęcie. Od pewnego czasu życie sportowca jest bardzo burzliwe. Śmierć Anny Przybylskiej, 36 lat, w 2014 roku wstrząsnęła nimi trójką ich dzieci, Oliwią, Szymonem i Janem, których od tamtego czasu musiał wychowywać samotnie. Radził sobie doskonale, z dużym wsparciem zarówno swojej rodziny, jak i rodziny zmarłej aktorki. Po pewnym czasie w jego życiu pojawiła się Martyna Gliwińska, z którą tworzył związek przez pewien czas, ale ku zaskoczeniu wszystkich, para rozstała się. Wtedy w życiu Bieniuka zaczęły dziać się nieciekawe rzeczy. W 2019 roku został oskarżony przez swoją koleżankę o molestowanie seksualne i podanie jej narkotyków. Wówczas była ukochana stanęła za nim murem i broniła go, jak tylko mogła. Sprawa nieco przycichła i po jakimś czasie gruchnęła wiadomość, że Martyna jest w ciąży. Kobieta sama wyznała, że nie może liczyć na pomoc Bieniuka. Wyglądało na to, że okres ciąży Martyna przeżyła sama i wszystko też wskazywało na to, że pierwsze tygodnie po porodzie z synkiem spędziła również sama. W mediach pojawiały się już głosy, że Jarosław raczej nie jest zainteresowany nowym synem i najwidoczniej Martyna postanowiła uciąć wszelkie spekulacje, publikując zdjęcie prawie całej rodziny. Dziecko w czasach kwarantanny CD Family podpisała zdjęcie, na którym pozuje Bieniuk trzymający w masce i rękawiczkach małego Kazika, jego dwóch synów oraz Oliwia. Na zdjęciu brakuje Martyny, która możliwe, że wykonywała te fotografie.